Dziś początek weekendu, choć wiosna zbliża się wielkimi krokami, zima w górach ma wciąż się dobrze. Na stokach bardzo dobre warunki do uprawiania sportów zimowych, ruch na nartostradach od małego po umiarkowany. Na początek wieści ze strefy Winterpol w Karpaczu. Tu niebo momentami zachmurzone w pełni, w dzień przelotnie pada śnieg. W nocy będą to opady nawet intensywne. Warstwa białego puchu wynosi maksymalnie 120 cm. Temperatury nieco spadły, w nocy minus 4 kreski, w dzień przyjemnie do plus 2. W Winterpolu w Zieleńcu temperatury podobne, po zmierzchu do minus 5 kresek, w dzień plus 1 stopień. Niebo pozostaje szczelnie przykryte chmurami, z których może nawet dość intensywnie padać śnieg. Najważniejsze jednak, co na stokach, a na nich od 70 do 130 cm pokrywy. Wszystkie nartostrady przygotowane bardzo dobrze. Koniec tygodnia to także opady śniegu w Czechach na czołowych nartostradach do 140 cm. W nocy termometry pokażą minus 5 stopni Celsjusza, w dzień 0. Od piątku za naszą południową granicą będzie się pojawiać coraz więcej turystów. Sponsorem programu była stacja narciarska Winterpol Karpacz Zieleniec.